z wami. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali tak, jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, także łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? On powstawszy zgromił wicher i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: kim on jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? Oto słowo Pańskie. Mój drodzy, czyż nam niekiedy nie wydaje się, że naszego Pana nic to nie obchodzi? Nic to nie obchodzi, że giniemy? I czyż my niekiedy nie mamy wrażenia, że jeśli Bóg jest, a przecież wierzymy, że jest, bo przecież tutaj po to jesteśmy, by wyznawać wiarę w Boga, to jeżeli jest, że śpi, że nie reaguje, nie macie takiego doświadczenia, że takżeście długo się o coś modlili, takżeście o coś prosili i naprawdę z całego serca, z całym przekonaniem, może nawet gdzieś były podejmowane obietnice: daj, to ja zrobię to, to, to. I nic. I wszystko potoczyło się zupełnie inaczej. Czyli macie wrażenia, że niekiedy te fale życia, tych wód życia, złowrogich wód uderzają w nasze małżeństwa, w nasze rodziny, w nasz naród. Że tego zła wydaje się tak wiele, tak jak te bałwany spienione w czasie tego sztormu, że rzeczywiście wydaje się, że zaraz zgniemy. I być może także na tych strachach, lękach bazują ci, którzy wciąż wieszczą koniec świata. I może my niekiedy patrzymy na to, co się dzieje w tym świecie, myślimy: Boże, ratuj, giniemy. Gdzie Ty jesteś? Pamiętam wyznanie młodej Ukrainki. Gdzieś z początku wojny, z linii frontu, schowali się do piwnicy swego bloku. Trwał obstrzał. W czasie obstrzału, w czasie jego przebywania w schronie, zmarła babka. I wujek, niech będzie Wania, postanowił wynieść to ciało obumarłej kobiety na dwór, na zewnątrz, by nie gniło tutaj w środku, gdzie wszyscy się zgromadzili. I wychodząc, nadepnął na minę, która rozszarpała go w kawałki. I w tym swoim wyznaniu pełnym boleści, rozpaczy, ta dziewczyna mówi: nie wierzę w Boga. Bo gdyby był, to by nigdy do tego nie dopuścił. Najpierw do tej wojny, później by nie dopuścił do tej śmierci,
bezsensownej śmierci wujka. I myślę sobie, że wielu z nas ma podobne doświadczenie. Gdybyś, Boże, tu był, tak jak Marta powiedziała do Jezusa, kiedy ten przybył na pogrzeb Łazarza: Panie, gdybyś tu był, mój brat by ożył. I każdy z nas pewnie mógłby włożyć swoją jakąś opowieść, jakąś formę zarzutu. Panie, gdybyś ty był, gdybyś ty wreszcie nie spał. Czy naprawdę byście chcieli, żeby Bóg reagował zawsze na wszystko, co się złe dzieje w świecie? Może na zło innych, tak. Ale czy byście chcieli tak naprawdę, żeby Bóg reagował na każde moje zło? Kto z nas by się tu ostał? Jeśli zapłatą za grzech jest śmierć, czy ktokolwiek byłby tu żywy poza tymi małymi dziećmi? Czy byście chcieli, by tak Bóg naprawdę reagował, pstryk i zrobione? Niekiedy ten wyrzut do Pana Boga to jest wyrzut do Boga, który nie działa tak, jak my byśmy chcieli. Młoda dziewczyna uległa wypadkowi. Minuty życia, godziny śmierci. Walka do ostatniego, chociaż można powiedzieć po ludzku przesądzona. Przychodzi kobieta zamawiać mszę świętą z prośbą o zdrowie. Wiedząc, że stan jest po ludzku mówiąc beznadziejny, rzeczywiście trzeba było cudu, mówię do niej: może pomódlmy się o wypełnienie woli Bożej. O nie, tylko nie to. Ona ma żyć. Czasami jest pokusa dyktowania Boga, jak ma działać, w jaki sposób ma działać, kiedy ma działać, kiedy ma nie działać. I czasami myślimy, że Bóg naprawdę śpi, że jest Bogiem nieobecnym. I rzeczywiście wielu dzisiaj traktuje Boga jako nieobecnego. Ale czy Bóg rzeczywiście śpi? Czy Bogu rzeczywiście może nie zależeć na mnie? Czy Bóg może sobie odpuścić moje życie? Powiedzieć: słuchaj, mam 8 miliardów ludzi na głowie. Czego ty się naprzykrzasz? Siedź jak ci dobrze. Czego jeszcze brzęczysz? Ludzie mają gorzej. Czyż Bóg może tak powiedzieć? Czy matka, która ma wiele dzieci, może powiedzieć do jednego czy drugiego: ty się mniej liczysz, bo tamte jest ważniejsze? Każdy kocha tak samym sercem, na 100%, całościowo. Chociaż każdy inny charakter, inny temperament, inne usposobienie, ale serce matki takie samo. Czyż Bogu może nie zależeć na mnie? Czyż dla Boga jestem jakoś wpadką, przypadkiem, zlepkiem losu, efektem ślepej siły ewolucji? Przecież Ewangelia pokazuje jasno, że Bogu zależy. Bóg jest dawcą życia. Mówimy na rekolekcjach od piątku: Jezus jest drogą. Wczoraj: Jezus jest prawdą. Dzisiaj: Jezus jest życiem. Tak, Bóg chce dać mi życie. I tak jak mówi, chce dać mi życie w obfitości. I nie jest Bogiem śpiącym. Nie jest Bogiem, który jest tak jak u deistów, Bogiem niezaangażowanym, siedzącym gdzieś na chmurce, popijającym swoją kawkę latte. I nie jest tak, że leży na wyzgłowiu i nic go nie obchodzi. Bo przecież reaguje. A można zapytać, dlaczego tych reakcji nie zawsze widzimy. Ale chciałbym, moi drodzy, byśmy też zobaczyli na jakąś inną odwrotność. Czy my czasami nie usypiamy Boga w naszym życiu? Czy my czasami nie robimy tak, że Bóg czuje się niepotrzebny w naszym życiu? Sami wiosłujemy w tym naszym życiu, sami się trudzimy, bo przecież sami się najlepiej na wszystkim znamy.
kiedyś zaprosił Boga do życia. Kiedyś Bogu mówił o swoim życiu. Przecież to łatwo sprawdzić. Przypatrz się swojej modlitwie. Jest ta modlitwa? Przecież sobie na razie dobrze radzę. Jest praca, może nawet niektórzy mają swoje biznesy. Przecież nie ma czasu. Kołowrotek. Zaprosiłeś Jezusa do swojego małżeństwa? Czy zdarza ci się walczyć o wspólną modlitwę? Może rano to za trudne, ale wieczorem razem? Czy też może na razie jest sielsko, anielsko, cudownie? Bóg nam jest do niczego niepotrzebny. Bóg może sobie spać, bo tak naprawdę wcale Go nie potrzebujemy. A kiedy się coś zaczyna łamać w tym małżeństwie, kto jest pierwszy winny? Czy myśmy sami Boga nie uspali? Czy sami żeśmy Boga nie złożyli w tym wezgłowy łodzi, gdzieś na boku, na kącie, gdzieś zupełnie obok? Modlitwa ogryzek, najlepiej w trakcie drogi. Takie ogryzki, bo już na nic więcej nie starcza. Czy myśmy się nie nauczyli żyć bez Boga i dobrze nam z tym? Niedzielna msza święta odhaczona i temat skończony. A co Bóg ma do twojego całego życia? Czy Bóg jest obecny w twoim codziennym życiu, w twojej pracy, w twoich relacjach? Czy przypadkiem sam nie uspałem tego Boga? Czy przypadkiem sam temu Bogu nie mówię, tu się nie wtrącaj, tu nie wchódź, to nie twoja sprawa, tu cię nie trzeba? Całe sfery wielu różnych przestrzeni życia publicznego, społecznego, narodowego, ale także rodzinnego są pozbawione Boga. Bo Bóg wtedy dla nas się wydaje kimś, kto jest zagrożeniem naszego szczęścia. Jezus mówi, że jest życiem. Jezus mówi, że jest życiem, nie tylko życiem tu na ziemi, ale jest życiem, które daje życie wieczne. Jezus mówi o tym, że daje życie w obfitości. I nie chodzi bynajmniej o to, by teraz powiedzieć, tu żyj, cierp, niś swój krzyż, musi być ciągle pod górkę, ale później w niebie to Bóg ci da. Bo to tak nie jest. Bóg już tu na ziemi chce ci dać szczęście. Bóg tu już na ziemi chce, żebyś był człowiekiem szczęśliwym, spełnionym, byś swoje życie miał w obfitości. Bo przecież kiedy słuchamy Jego woli, kiedy słuchamy Jego słowa, kiedy patrzymy na słowa błogosławieństwa, czy jeszcze w Starym Testamencie na słowa dekalogu, to przecież to są słowa, wskazania, które mają zapewnić nam szczęście. Może nie przyjemność, bo współczesny człowiek bardzo często stawia przyjemność równa się szczęście. Bo przecież wiemy, że i przykazania, i błogosławieństwa są wymagające. Może niekiedy trudne. Ale pokaż mi człowieka, który żyje według przykazań, żyje Słowem Bożym i żeby był nieszczęśliwy. A ja ci pokażę od groma ludzi, którzy żyją wieloma przyjemnościami i wydawać już większe przyjemności w życiu mieć nie można, a wewnętrznie są puści, spaleni. Nie chce im się żyć. Patrzę na moich młodych, z którymi pracuję, już mu o tym mówiłem w piątek. Jakby nieodparte wrażenie ludzi, którym nie chce się żyć. Ludzi, którzy mają wszystko. Podług tego, co ja miałem w ich wieku, oni mają wszystko. Zupełnie inny start. Zupełnie inne możliwości. Zupełnie inne środki, które mogą używać. Jednocześnie mają mnóstwo używek, mnóstwo ucieczek od tego życia, które się okazuje życiem bolesnym. Bardzo często wyprani albo wypierani z wartości, z kręgosłupa moralnego, z zasad, z wiary. W Polsce na łeb na szyję leci deklaracja młodych ludzi, którzy deklarują się jako niewierzący. A jednocześnie
gdzieś tym wszystkim wzrasta liczba ucieczek od życia. Bóg chce dać mi życie. Nie ma ani jednego Jego słowa, ani jednej Jego nauki, która by była przeciwko życiu. Przeciwko temu, żeby moje życie było szczęśliwe. Jeżeli słucham Jego słowa, to to moje życie naprawdę jest życiem spełnionym. Bo On te słowo mi daje, bo On chce chronić moje życie. On nie chce dać mi tylko życia wiecznego. On chce, by te życie, które tu jest na ziemi, zaowocowało życiem wiecznym. I tak jak mówiliśmy o tym wczoraj, chce dać mi nie tylko życie, które jest życiem biologicznym, fizycznym, nie tylko życiem, które jest życiem psychicznym, związanym z moimi emocjami, rozumem, psychiką, uczuciami, ale chcę dać mi także życie nadprzyrodzone. Dlatego te kolejki przed chwilą do spowiedzi, dlatego sznur do Komunii Świętej, bo Bóg chce być obecny, bo Bóg chce być żywy w Twoim życiu. Nie od Wielkanocy do Wielkanocy, nie od wielkiego dzwonu, kiedy przychodzisz z chrztem czy prosisz o ślub, ale Bóg chce być obecny, chce być żywy w Twoim życiu i tak naprawdę w dużej mierze to ode mnie zależy. Czy Bóg jest życiem w moim życiu? Czy też skazuje Go na wezgłowie, na kąt w łodzi mojego życia, bo ja sobie sam poradzę? Jezu, dawaj nam życie, bo Ty jesteś źródłem życia. Amen. Pouczeni Słowem Bożym, wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga.